Hej, dzisiaj nagrywam razem z Nikim. Dzisiaj pierwszy raz w sumie chyba z nim nagrywam, jeszcze nigdy z nim sama nie nagrywałam. Dzisiaj będziemy robić koktajl pod nazwą Jaglanka z malinami, ale że teraz mamy stan koronawirusowy, że tak powiem, bo wszystko jest w sklepach wykupione i nie było nawet malin, dlatego my mamy truskawki, które właśnie nam zostały jeszcze w zamrażarce, dlatego użyjemy zamrożonych truskawek. Dobre truskawki mrożone? Tak. Jak lody, co? Jak lody truskawkowe. Także będziemy potrzebować 3 łyżek kaszy jaglanej, którą właśnie wcześniej przygotowałam. Pół szklanki wody, łyżka miodu oraz łyżka wiórek kokosowych. Także zaczynamy miksować. Ogólnie, jeśli chodzi o koronawirusa i o tą moją przerwę przymusową, którą teraz mam w szkole, bo szkoła zamknięta i wszystkie inne rzeczy. Tak samo Miki teraz nie chodzi do przedszkola. Trochę jestem tym zła, jakby nie podoba mi się trochę, bo mam egzaminy za miesiąc, no i niestety nie wiem, jak to będzie. Jakie egzaminy? Pochwal się. 8-klasisty. Dlatego trochę się obawiam, jak to będzie z moimi egzaminami, skoro nie ma szkoły. No i będę musiała się sama uczyć, że tak powiem. Dlatego niezbyt fajnie, chyba że przełożą termin egzaminu, ale mam nadzieję, że nie. Będę mieć wcześniej za sobą. Tutaj muszą być łyżka, bo teraz będę korzystać z miodu, a kaszę jaglaną nakładałam tym. Chociażby miód się nie zepsuł. Więc biorę tą łyżkę miodu. Lody. Dobre lody? Nie przesadzaj z tym miodem. Ale też będzie był taki słodki. Będzie słodki. Jak lody, tak? Truskaweczka smakuje jak lody. Lubisz lody? Lody. No takie lody to zdrowe, możesz jeść ile chcesz. I taka łyżka z miodu z wiórkiem jest dobra. Serio. Dobra. A wiórki miały być opcjonalnie do posypania. Ale w koktajlu też okej. Okay. Dałaś wodę? Tak, bo nie wiedziałam. Dobra, shake. Się kasza jaglana nie zmiksować dobrze w tak krótkim czasie. Pokaż tutaj, są grudki? No nie, no. Jest wszystko dobrze, chyba. Dzisiaj będzie taki jeden z dobrych koktajli, bo taki trochę owocowy. Taki deserkowaty. Coś takiego. On jest bardziej taki na czerwoną środę niż na fioletowy czwartek. Ale powiedzmy, że to jest fioletowy. Mi pierwszy czy ja? Ola czy ty? Ja? Ja pierwsza? On ma w środku w buzi truskawkę. Bardzo dobrze. Co będziesz próbował, Miki? Tylko z truskawką w buzi, czy ją wyplujesz na chwilę? Weź ją tu odłóż. Na chwilę, nikt ci nie zabierze. Aż byś się napił. Dobre? Ja mam spróbować? Dobrze, ja też spróbuję. Pyszka. To jest pyszka. No ja bym jeszcze trochę zmiksowała, bo czuć takie lekkie grudki kaszy jaglanej. No ale to dobrze, bo dobra. Ile można trzymać taką dużą truskawkę? Powiedz pyszka. Dobre? Zimne, co? Mrożone. No więc to tyle w dzisiejszym miksowaniu. Widzimy się już jutro w zielony piątek. A więc Niki, pomachaj i zrób papa. A zróbmy papa tutaj. Papa! 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 Jaglanie! A on truskawkę chce. Jagla! Tą? Którą wypiłeś? Jagla! Tą? Malutką? Jagla! Co ty chcesz? Dla.
A nic nie ma. Oj, Mikuś. A wody, on chce wody. Mam bledla. To co, zrobisz jeszcze raz, papa? Papa. Papa. Miki idzie po wodę.